Śnięte ryby, tym razem w stawie Cyranka na terenie Parku Zwierzyniec w Pszczynie. Staw administrowany jest przez koło łowieckie. Kontrolę zbiornika przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Fatima Orlińska. Staw Cyranka w Pszczynie jest administrowany przez tamtejsze koło łowieckie, dlatego w tej sprawie przedstawiciele miasta nie zabierają głosu. O pojawieniu się śniętych ryb jako pierwszy poinformował lokalny portal pszczyński. To po interwencji tamtejszych dziennikarzy na miejscu mieli pojawić się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, którzy niezwłocznie pobrali próbki do badań. Stwierdzili faktycznie obecność dość dużej ilości małych ryb i zaobserwowali kilka sztuk dużych. Ten staw jest dzierżawiony przez koło łowieckie Cyranka, które zajmuje się usuwaniem truchła z wody. Natomiast inspektorzy na miejscu stwierdzili, że woda jest zielonkawa, natomiast nie było na niej żadnego filmu substancji ropopochodnych, nie było także chemicznych zapachów. Pobrali do badań próbę wody. I ta próba została na CITO, czyli na szybko, przebadana pod kątem zawartości tlenu przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ i laboratorium stwierdziło, że tlen jest poniżej granicy oznaczalności, to znaczy, że praktycznie wcale w tej wodzie tlenu nie było. Stąd dużym prawdopodobieństwem jest, że przyczyną pomoru ryb była przyducha. Pozostałe parametry zostaną określone dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego z ostatecznym jej wskazaniem trzeba jeszcze poczekać.